witajcie, z tej strony Naruciak, a chciałem was zaprosić do czegoś innego. Ponieważ dzisiaj będę w tym krótkim filmie reagował na inny film. Tak, będę oglądał film, który ktoś kiedyś stworzył, w sumie dosyć niedawno. Tytuł tego filmu to jest Kocham Cię, My Polish Queen. I słuchajcie... Nie pytajcie się mnie, skąd mam ten film, obejrzałem 30 sekund go i powiedziałem nie, na trzeźwo nie piję, słuchaj, nie, na trzeźwo nie piję. I muszę go obejrzeć wraz z wami, ponieważ to może być dosyć ciekawe. Generalnie ten filmik jest o Bars Melody, to jest jakiś fanfiction ten temat, z tego co już jakby ogarnąłem po 30 sekundach oglądania tego. I nie spinaj się, jakbyś miała soraczkę, ponieważ nie nabijam się tu z twojego gustu muzycznego, tylko po prostu śmieję się z osób, które reagują tak jak w tym filmie. Powiedział bym, że Bars Melody jest spoko, żebyś do mnie nie miała żadnej spiny, ale jakoś trudno mi to przychodzi przez usta. Jest dwóch chłopaków. Czuję się, jakby oglądał tu Girls One Cup. Dobra, to są chłopaki z Bars Melody. Okej, okay, super, no mam 10 lat, okej. Okej, nazywa się Charlie. Bardzo ładny chłopiec, naprawdę. Okej, dobrze. No, o, Ilio, okej. No, tak, kocham ich. Tak! Tak. No. Okej. Okay. Prawda. Okej, okay. 3 kropki. Ale popatrz 20 lat do przodu. Okej. Dobra, patrzę 20 lat do przodu. Tylko ściszę tę muzykę. Charlie ma 37 lat, Leo ma 35 lat. Czyli oni mają teraz... Oni teraz mają 17 lat i 15, o cholera. O! Ej, ale gościu wygląda faktycznie, jakby miał 50 lat teraz. A, czy nie? Czy to jest takie zdjęcie jest teraz? I love you, Polish princess. O, so cute. My 30 parę. Wszystkie mamy swoje rodziny, męża, dzieci. Okej. Okay. Znalazłem się sobie pracę. Bars Melody zakończyli karierę i prowadzą normalne życie. Dobra. Okej. Okay. Teraz czy się tam całują? A nie, dobra, o Jezu. O, się przestraszyłem. Okej, okay. Jest zwykły dzień. Wychodzisz z sklepu, idziesz ulicą. Nagle pada ci z portfelu jakaś karteczka. Kobieta, która za tobą to zauważa, podnosi karteczkę i co widzi? Zdjęcie Bars Melody, które przez 20 lat siedziało w twoim starym już portfelu. Okej, okay, 3 kropki. Do oczu napływają mi łzy. Podbiega do ciebie i podaje ci zdjęcie. Mówi, zgubiłeś zdjęcie, siostro, i odchodzi. No, w tym czasie zaczęły widzieć wszystko. Wszystkie teledyski, mogą widzieć ich każdy utwór, widzisz ich uśmiechy, widzisz siebie i tłumy innych osób na tym koncercie. Okej. Okay. Naprawdę. Okej. Okay. Widzisz grupę na Facebooku, przynajmniej się nazwiska Bambinos. Uśmiecha się ze łzami sama do siebie. Bambinos. Okej. Okay. To prawie jak ciuraki. Nagle się szarpnąłem ze strachu, jakiś chłopiec spadł na ciebie. Zdjęcie woda ci z rąk. Chłopiec szybko odwrócił skaseczkę do ciebie, odwrócił się i krzyknął: Tato! Czekaj, bo tam coś było. Tato, ta pani ma wasze zdjęcia. O, jaki zbieg okoliczności akurat. O, jaki zbieg okoliczności. Dobra. Zdjęcie numer 20. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Muzyka się wyłączyła. Halo. Zanim mówiłaś, przyglądałaś się temu, co się dzieje. Charlie i Leo widzieli zdjęcie od synka Charlie'ego i ujrzeli ciebie, a po chwili łzy w twoich oczach. 3 kropki. Charlie, idziesz razem z Leo? Zawołała ich jakaś kobieta. Chłopiec ciągnął Leo za rękę. Charlie i Leo zapali się za rękę i mocno ją ucisnęli z uśmiechem. Kurwa, stary, gdzie ty się śpieszysz? I mocno ucisnęli z uśmiechem i szklankami w oczach. Jak to szklanki w oczach? Nie rozumiem. Oddali ci zdjęcie, ty nadal nic nie powiedziałaś. Dopiero gdy się odwrócili, doszło do ciebie to, co się właśnie stało. Co się stało? Zjarałaś złą rzecz i teraz masz haluny? Czy spojrzałaś na swoją dłoń, potem idącego Charlie'ego i Leo, uśmiechnęłaś się i otarłaś łzy?
Kochasz ich obydwu? Tak. Dobrze, wierzę ci. Ubiorę czarną koszulkę. Prawdopodobnie w tym momencie oglądają mnie osoby, które, no cóż, potrzebują dawania upustu swoim zainteresowaniu. Czyli, jeżeli ja lubię Dawida Podsiadło, to na Facebooka wrzucam: o, jaka super piosenka, komentuję ją i coś tam piszę na jej temat. Dla przykładu, spójrz, na przykład rzuciłem sobie teraz nowe profilowe, ale zanim rzuciłem to nowe profilowe, to wrzuciłem sobie pewną piosenkę Dawida Podsiadło i powiedziałem: dlaczego tego nie ma na płycie? I został potraktowany tak bardzo z boku. Piosenka przynajmniej równie dobra jak Dobrą Stronę, w której na dysku gra jako tło support. Patrz, jestem prawie jak ty, bo ja też mam swojego ulubionego piosenkarza i ja też coś tam potrafię i lubię coś o nim powiedzieć. Ale potem oglądam ten film. I w tym momencie powiedzenie, że dostałem raka, jest zbyt łagodne.